1 lutego wspominamy błogosławionego Ferdynanda Sapera z Alucha, zakonnika i męczennika. Ferdynand pochodził z miejscowości Alio w południowo-wschodniej hiszpańskiej Tarragonie. Urodził się 8 września 1905 roku. Miał jeszcze dwóch braci. Jego ojciec był murarzem i niestety zmarł, gdy Ferdynand miał zaledwie 7 lat. Wtedy rodzina pozostała bez środków do życia. Chłopiec godził więc naukę z pracą na roli. Był zdolnym dzieckiem, ale bieda nie pozwoliła mu na rozwijanie talentów. W wieku 15 lat Ferdynand udał się do miasta i tam pracował w hotelu i jako pomocnik w sklepie. W wieku 20 lat został powołany do służby wojskowej. Koszary w Barcelonie znajdowały się blisko kościoła Serca Maryi, w którym posługiwali księża klaretyni. Na ile to było tylko możliwe, Ferdynand chodził na modlitwę do tej świątyni. Powoli dojrzewało też jego powołanie do życia zakonnego. W końcu wstąpił do zgromadzenia księży klaretynów w wieku 23 lat. Był silny, zdrowy, energiczny, wytrwały, inteligentny i raczej cichy. Zdawał sobie sprawę z tego, że nie uzupełni swojego wykształcenia i nie będzie kapłanem. Chciał być służącym w klasztorze. Ferdynand został przyjęty do zgromadzenia jako brat misjonarz, z czego bardzo się cieszył. Dziękował Bogu za dar powołania. Był bardzo gorliwy w modlitwie i w wykonywaniu obowiązków. Powierzone mu pracę wypełniał bardzo sumiennie, odpowiedzialnie i w miejscu pracy utrzymywał dyscyplinę i porządek. 21 lipca 1936 roku, w czasie wojny domowej w Hiszpanii, klaretyni zostali wygnani ze swojego klasztoru. Ferdynand szukał dachu nad głową u kilku znanych sobie gospodarzy w okolicznych wioskach. W zamian za schronienie pomagał im w pracy, zmieniał miejsce pobytu, lecz mimo zachowywanej ostrożności wpadł w ręce milicjantów. Aresztowano go i zabrano do samochodu, by zawieźć go na komendę w pobliskim mieście. Milicjanci, gdy dowiedzieli się, że jest zakonnikiem, zaczęli go napastować. Gdy stwierdzili, że nie zgodzi się na praktyki homoseksualne, zawieźli go do kilku domów publicznych. Ferdynanda zmuszano do grzechu przeciwko szóstemu przykazaniu, upokarzano go, lecz on niezmiennie i z wielką determinacją powtarzał, że woli zginąć niż zgrzeszyć. W ostatnim domu publicznym, o wyjątkowo złej sławie, do którego go zawieziono, prostytutki wręcz stanęły w jego obronie. Domagały się, by go zabrano i ogłosiły stanowczo, że w przeciwnym wypadku same uciekną. Ostatecznie około północy, po 15 godzinach upokorzeń, Ferdynanda wywieziono na cmentarz i tam zastrzelono 13 sierpnia 1936 roku. Miał wtedy niespełna 31 lat. Przed śmiercią wybaczył swoim oprawcom, mówiąc: „Przebacz im, Panie, bo nie wiedzą, co czynią”, a także: „Wybaczam Ci, tak, wybaczam, niech żyje Chrystus Król”. Umierając też powtarzał: „Matko moja”. W miejscu męczeństwa umieszczono napis: „Tutaj w obronie czystości zakonnej”. Dnia 13 sierpnia 1936 roku został zamordowany brat Ferdynand Saperas, misjonarz, syn Serca Maryi. Został beatyfikowany 27 października 2017 roku. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, z Twoją pomocą błogosławiony Ferdynand aż do śmierci walczył w obronie wiary. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże,